Nie ma dnia, żeby policja nie przyjęła zgłoszenia o internetowym oszustwie. Wśród zgłaszających są osoby, które straciły gotówkę. Oszuści dzwonią z różnych numerów, wyłudzają dane osobowe lub każą instalować podejrzane aplikacje. Wykorzystują nasze zaufanie, podszywając się pod funkcjonariuszy, urzędników, a nawet lekarzy. Jest to metoda oszustwa zwana spoofingiem. Tak naprawdę jest to powiązane wszystko z internetem. Z takich zgłoszeń, jeżeli chodzi o oszustwa, czy na policjanta, czy na wnuczka, czy na pracownika socjalnego, pracownika banku, jest coraz więcej. Myślę, że nie ma dnia u nas w komendzie, kiedy nie ma takiego oszustwa zgłoszonego. Oszuści przygotowują się starannie. Nie zawsze proszą o login czy hasło, czym nie wzbudzają podejrzeń. Wywierają jednak presję. Schemat działania jest zazwyczaj podobny. Rozmówca pyta, czy z naszego konta właśnie zrobiono przelew. Ja się zalogowałem do pana na konto, znaczy tutaj nadzór prowadzimy i widzę, że ktoś próbował z pana konta dokonać przelewu. No i ten rozmówca mówi, że to nie on na pewno, więc proszę wejść teraz na swoje konto, zalogować się, podać PIN i ten ktoś wchodzi na to swoje konto. Ten rozmówca, ten oszust mówi, że zaraz podeślę link, wysyła ten link. Człowiek oczywiście wierzy temu rozmówcy i wchodzi znowu w ten link, który przekierowuje tego oszusta do konta bezpośrednio jego bankowego i jest bardzo ciężko te pieniądze odzyskać. Charakterystyczne dla wyłudzeń i oszustw jest używanie socjotechniki i manipulacji psychologicznych. Oszuści grają na emocjach i wywierają presję. Wówczas o rozsądek i opanowanie może być trudno. Nie możemy się nabrać na to, że policja przyjdzie po pieniądze, że ona mówi, że chce pieniądze, czy to na kaucję, czy to na poczet postępowania, na cokolwiek. Nigdy policja nie prosi o pieniądze. Nie ma takiej możliwości. Te proste, ale wciąż skuteczne metody często kończą się utratą sporych sum pieniędzy. Pierwszym odruchem powinno być zakończenie rozmowy i jak najszybsze skontaktowanie się z bliskim. Jeżeli otrzymają taki telefon i ktoś najczęściej opowiada, że doszło do wypadku bądź innego nieszczęśliwego zdarzenia z udziałem kogoś bliskiego, to w pierwszej kolejności powinien się rozłączyć, zadzwonić do tej osoby, której rzekomo dotyczy ta sytuacja i ustalić, czy faktycznie jest to prawda. Bo najczęściej jak zadzwoni ta osoba, ten senior do córki bądź syna, to ten syn powie, nie, jestem w domu, jest wszystko w porządku, tak? No to wtedy wiemy już na 100%, że jest to oszustwo. I też niezwłocznie taki senior bądź osoba bliska, która już została o tym powiadomiona, powinien zadzwonić do nas bądź na numer alarmowy i powiedzieć o takiej sytuacji. Bo może być tak, że policjanci podejmą szybkie działania i uda się namierzyć takiego oszusta. Ofiarami oszustów najczęściej padają seniorzy, jednak nie jest to reguła, a sprawcy posługują się coraz nowszymi narzędziami, jak na przykład sztuczna inteligencja imitująca głos osoby, którą znamy. Niemniej sama świadomość tych metod może skutecznie ochronić nas przed utratą danych i pieniędzy.